Dobry wieczór, witam wszystkich. No, na wstępie chciałem podziękować kibicom za tak liczny przyjazd, doping. Czasami nasze komunikaty dzięki temu przez to nie dochodziły do naszych zawodników. Natomiast wracając do meczu, no myślę, że grały dwa zespoły, które widać było, że walczą o swoją przyszłość. Było dużo nerwowości, no nie ma co oszukiwać, że boisko też nie pomagało jednej i drugiej drużynie. Dużo walki, dużo fauli, dużo zaangażowania z jednej i z drugiej strony. Pierwsza połowa no, pod dyktando Sandecji, natomiast wypracowany rzut karny, nietrafiony. W drugiej połowie no, nie ukrywajmy, że w szatni no, trzeba było porozmawiać troszeczkę ze sobą, może mniej merytorycznie, natomiast musieliśmy dorównać Sandecji, jeśli chodzi o wolę walki, zaangażowania i determinacji, i myślę, że w drugiej połowie było już to na takim poziomie, na którym sygnalizowało, że możemy wywieźć stąd korzystny rezultat. No, stworzyliśmy sobie 6 dogodnych sytuacji w całym meczu, 5 w drugiej połowie, karny w pierwszej. No i to były naprawdę bardzo dobre sytuacje, które powinny zakończyć się bramką. Nie będę mówił o Sandecji, bo Sandecja też miała 3 takie swoje szanse. Natomiast grając na wyjeździe, tworząc 6 sytuacji, walcząc do końca o wynik, jesteśmy pełni nadziei, optymizmu i determinacji na mecz z Polonią Bytom. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie, kiedy Iwan Brückner i Dawid Rotacki będą zdolni do gry od pierwszej minuty? Iwan był już zdolny do gry od pierwszej minuty. Wszyscy wyglądali w tym tygodniu naprawdę bardzo dobrze. Do końca decydowaliśmy się na to, jaki skład ma dzisiaj wyjść. Po to wszyscy mocno trenują i walczą, żebyśmy mogli w poszczególnych meczach też rotować troszkę i składem i wykorzystać potencjał i umiejętności zawodnika pod danego też przeciwnika. Mecz dwóch drużyn, które nie chciały zremisować, nie chciały przegrać, wiadomo. Gdzie nie było jednego zabitego, tylko zostały jakby dwie drużyny ranne, bo tak naprawdę no remis zawsze jest dopisaniem jednego punktu, natomiast no w naszej sytuacji nie jest to jakiś wynik, który nas satysfakcjonuje, wiadomo. Bardzo dobra, konsekwentna w defensywie pierwsza połowa. Otworzyliśmy się troszeczkę bardziej ofensywnie w drugiej, co skutkowało też groźnymi kontratakami drużyny gości, ponieważ Stomil się już zaczął otwierać i też wpuszczając tych świeżych zawodników robił troszeczkę zagrożenia. Ale myślę, że ta druga połowa mogła się kibicom podobać, bo myśmy mieli swoje sytuacje i nie tylko słupek Mikołaja Kwietniewskiego, ale też sytuacja sam na sam Rafała. 2 razy piłka wybijana z linii bramkowej, no ale u nas też wybijaliśmy tam 1 raz, więc naprawdę tutaj kwestia była, kto być może strzeli tą pierwszą bramkę. Z postawy zawodników jestem naprawdę zadowolony dzisiaj, ponieważ no, tak bym chciał, żeby tak Sandecja wyglądała. To było takie nasze DNA właśnie, które ćwiczyliśmy, które chcemy. Nie ukrywam, że stan boiska, który dzisiaj naprawdę wyglądał dużo lepiej, już jest gdzie pograć, już jest gdzie wymienić kilka tych podań szybkich, zmienić centrum gry, już się coś działo i chciałbym, żebyśmy mieli od pierwszego meczu takie warunki jak dzisiaj. No. Czekaliśmy długo, ale się doczekaliśmy. Przełamanie też takie dla nas, szukając na siłę pozytywów, no bo wynik nas nie satysfakcjonuje, było to, że zagraliśmy pierwszy mecz w lidze na 0 z tyłu. Nie chcę komentować rzutu karnego, nie chcę, bo nie oglądałem go na spokoju. Komentarze są negatywne, że decyzja błędna. Z tego, co ja słyszałem, ale dopóki sam nie zobaczę, to wiarygodnie nie chcę podejmować tutaj jakiejś tam oceny i tak dalej. Natomiast bardzo się cieszę, że nas nie zraziła ta sytuacja, troszeczkę kuriozalna. I my w drugiej połowie staraliśmy się w pierwszej kolejności zdobyć bramkę. Troszkę nam się posypała kadra, bo praktycznie w jednym dniu operację mieli Patryk Bryła i Bruno Żołądź, jeden miał usuniętą część łąkotki, drugi zerwał Achillesa, więc takie no, dla piłkarza no, bardzo, bardzo takie schorzenie i uraz bardzo poważny.
Więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy raczej z obu zawodników nie skorzystamy. Rozchorował nam się jeszcze Rasti Vaclavik, więc troszkę nam się to posypało, ale pomimo tych braków naprawdę jestem zadowolony z tego, że powiało taką agresywnością w zespole, że począwszy od ataku w obronie wysokiej, całej trójki ofensywnych zawodników, przez środek z liderem defensywnym Tomkiem Kołboniem, plus defensywa kierowana, cała linia obrony przez Dawida Szufryna. Było ok, naprawdę, tutaj nie było jakichś specjalnych zagrożeń, kiedy broniliśmy nisko. Natomiast no, nadziewaliśmy się na kontry, ponieważ czym zegar szybciej wskazywał wzrastające minuty, no to tym bardziej chcieliśmy tą bramkę zdobyć, też otwierając się te wolne przestrzenie. Czasami te piłki za plecy były groźne, ale udało nam się dowieść 0, co mówię, wynik 0-0 naprawdę dla nas nie jest satysfakcjonujący, natomiast no, postawa na te ostatnie mecze, jeżeli tak będziemy wyglądać jak dziś, to napawa optymizmem mnie jako trenera. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie. Dzięki.